Cześć moi drodzy, z tej strony Farell i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 6. tygodniu 4. sezonu. A jego treść brzmi: szukaj między placem zabaw, obozowiskiem i śladem stopy. Ale zanim do tego przejdziemy, jak co tydzień organizuję dla Was konkurs na 1000 fałdolców. Jedyne co musicie zrobić, to napisać pod tym filmem w komentarzu darmowy karnet bojowy, dodatkowo zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowych poradników i kolejnych konkursów. Jeżeli ten odcinek pomoże Ci w jakimś stopniu, nie bądź fajka i zostaw dla Farella lajka. Zaczynamy! Dzięki uprzejmości Tu Epics Body, którzy opublikowali przecieki dotyczące 6 tygodnia, a mianowicie udostępnili na swoim Twitterze ekran ładowania za 6. tydzień, na którym możemy zobaczyć, że Dzielna sobie popija kawkę z Carbidem, a za nią znajduje się ukryta gwiazdka na takim fajnym samochodzie, który rozwozi prawdopodobnie na plan filmowy jedzenie. Ten samochód zdążyłem zauważyć, że znajduje się na lepkim lasku. I moja teoria jest taka, że po wykonaniu wszystkich zadań, jeszcze nie zdążyłem ich wykonać, ale nagrywam ten odcinek dla Was na zapas, może ktoś prędzej po prostu wykona to zadanie, ukryta gwiazdka będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu. Lecimy. Podchodzimy do lądowania i jak widzimy, samochód właśnie się tutaj znajduje. Identyczny jak na rysunku. Moim zdaniem ukryta gwiazdka będzie właśnie w tym miejscu. Jeżeli coś by się zmieniło, oczywiście napiszę pod tym filmem w komentarzu, bo prawdopodobnie może ona wystąpić również na butnym brzegu, tutaj na tym drzewie, albo pod drzewem. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i że Wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowych poradników, które dla Was już przygotuję w kolejny czwartek. Zapraszam Was również do obejrzenia ostatnich poradników, a ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, cześć! Weźcie